Panie Marszałku, Panie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Panie i Panowie Posłowie. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyła sprawozdanie Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 24 lipca 2012 roku. Chcę podkreślić, że termin niewątpliwie miał wpływ również i na przebieg posiedzenia komisji. Gdyby posiedzenie, jak sądzę, odbywało się dziś, pewnie posiedzenie komisji zdominowałyby inne tematy. Drodzy Państwo, jak już wspomniał przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa przede wszystkim koncentruje swoją pracę wokół nominacji sędziowskich. Można by powiedzieć, że zdecydowana większość czasu, być może 80-90% czasu pracy Krajowej Rady Sądownictwa, to jest rozpatrywanie kandydatur na wolne stanowiska w poszczególnych szczeblach wymiaru sprawiedliwości, począwszy od stanowisk w Sądzie Rejonowym po Sąd Najwyższy włącznie. W minionym okresie, jak wspomniano, rozpatrzono takich wniosków o nominację blisko 3000. Z tego Krajowa Rada Sądownictwa do Prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o nominację wystąpiła w odniesieniu do 346 osób. Myślę, że w opinii publicznej znacznie dalej idące są oczekiwania odnośnie Krajowej Rady Sądownictwa. Tym niemniej członkowie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mieli świadomość tego, jaki jest zakres kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa. Stąd też być może, że przebieg dyskusji, jaki się wówczas odbył, nie zadowalałby przeciętnego obywatela, czy też być może niektórych parlamentarzystów obecnych na sali. Jak już wspomniano, Krajowa Rada Sądownictwa odbyła 15 posiedzeń, a zatem zbierała się częściej niż raz w miesiącu. Jako nowum przytaczano, że przy omawianiu kandydatów na stanowiska sędziowskie mieli prawo uczestniczyć przedstawiciele innych korporacji prawniczych, którzy kandydaci ubiegali się o stanowisko sędziowskie. Z dyskusji wynikało, że w zasadzie ta zmiana nie miała jakiegoś istotnego wpływu na procentowe ukształtowanie się wniosków nominacyjnych. W szczególności rodziła się wątpliwość, czy aby Krajowa Rada Sądownictwa nie preferuje kandydatów pochodzących ze środowisk sędziowskich, w tym wypadku asystentów sędziego czy referendarzy sądowych, jeżeli chodzi o pierwsze stanowisko sądowe. Usłyszeliśmy z ust przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, że dopuszczenie do tej procedury przedstawicieli korporacji w zasadzie nie spowodowało tutaj wielkiej zmiany. Stąd też i pewien niepokój, czy aby nie za mała ilość przedstawicieli innych zawodów prawniczych ubiega się o to stanowisko. Usłyszeliśmy odpowiedź, że rzeczywiście przedstawiciele innych zawodów nie garną się do zawodu sędziowskiego i, jak padło wyjaśnienie, między innymi z tego względu, że zawód sędziego nie jest atrakcyjny pod względem finansowym. W szczególności mało atrakcyjny jest na pierwszym szczeblu kariery sądowniczej, a więc w sądzie rejonowym, gdzie jest najwięcej pracy i jednocześnie płace są najniższe. Pytano również podczas posiedzenia komisji właściwie zwracano uwagę na niski poziom kadry orzeczniczej. W szczególności odwoływano się tutaj do raportu, jaki przedstawiła Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji. Raport ten dotyczył wielu błędów sędziowskich przy orzekaniu. Wskazywano w tym raporcie, jak usłyszeliśmy podczas dyskusji, że sędziowie nie mają wystarczającej wiedzy na temat prawa, w szczególności prawa europejskiego, prawa autorskiego, że niezbyt dogłębnie znają orzecznictwo. Podczas dyskusji członkowie zbulwersowani byli
pewnym faktem, mianowicie okazało się, że podczas rozpatrywania wykonania budżetu za miniony rok przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli ujawnił, że w jednym z sądów rejonowych z budżetu państwa wydatkowano kwotę ponad 20 tysięcy złotych na zlecanie instytucjom zewnętrznym pisania projektów uzasadnień do orzeczeń wydawanych przez sąd. Niepokój był tym większy, że nie wiadomo było, czy ta praktyka jest tylko jednostkowa, czy też stała się powszechną praktyką. Już na posiedzeniu tej komisji zostaliśmy zapewnieni, że minister sprawiedliwości wystąpił ze stosownym zapytaniem do wszystkich sądów w Polsce, czy ta praktyka jest również i w innych sądach stosowana. Podczas dyskusji wskazywano, że poziom opinii do aktów prawnych przygotowywanych przez Krajową Radę Sądownictwa posiada wielką wartość merytoryczną i członkowie Komisji Sprawiedliwości z satysfakcją podkreślali ten fakt. Rzeczywiście podczas posiedzenia dyskutowano nad tym problemem niskiego poziomu wiedzy i fachowości, szczególnie młodej kadry orzeczniczej w sądach. Już wspomniał tutaj dzisiaj pan przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, że Krajowa Rada Sądownictwa dostrzega ten problem, a w szczególności upatruje to w niewłaściwym sposobie dochodzenia do zawodu sędziego. Szczególnie w ostatnim okresie czasu, po zlikwidowaniu asesury, o zawód sędziego ubiegają się asystenci sędziego i referendarze, a więc ludzie, którzy nie mieli żadnej praktyki orzeczniczej. Mało tego, jeżeli zostaną sędziami, zostają tymi sędziami dożywotnio. Nie można ich usunąć z tego stanowiska w normalnym trybie. Cieszę się, że usłyszałem jeszcze to dziś z ust pana przewodniczącego taką sugestię, bo właściwie recepty jeszcze nigdy na to nie ma, o instytucji sędziego na próbę. Tutaj na marginesie wspomnę, że moje ugrupowanie wtedy, kiedy likwidowano asesurę, no, wspominało o tym, że dobrze by było, gdyby taka instytucja mogła funkcjonować, bo dziś rzeczywiście widzimy to, że jest wielkie ryzyko powierzać młodemu człowiekowi, który nigdy nie zetknął się z orzecznictwem, powierzać na całe życie prawo rozstrzygania o losach ludzkich. Padły też sugestie odnoszące się krytycznie do oceny rocznej, do oceny okresowej sędziego. Wiadomo, to rozwiązanie ustawowe było mocno konstatowane w środowiskach sędziowskich. Były protesty, zaskarżania do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast sugestia, jaka padła w czasie dyskusji na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, była taka, czy aby tej okresowej oceny nie zastąpić wizytacjami, które prowadziliby sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku, ażeby dokonywali wizytacji rozpoznawanych spraw przez konkretnych sędziów. Wtedy byłyby konkretne wnioski w oparciu o konkretne sprawy. No, jednocześnie walor takiego rozstrzygnięcia byłby taki, że trzeba sobie zdawać sprawę z ogromu pracy przy dokonywaniu ocen okresowych. Mają tego dokonywać sędziowie. Jeżeli to jest takie masowe zjawisko i każdy sędzia ma być co 4 lata poddawany takiej ocenie, to wiadomym jest, że sztab sędziów musi być oderwany od pracy orzeczniczej po to, żeby dokonywać takich ocen. No i stąd obawy, czy aby się to nie odbije negatywnie na szybkości postępowań. Stąd w czasie dyskusji pojawił się właśnie ten problem, żeby zastąpić te okresowe oceny właśnie poprzez kontrolę ze strony wizytatorów, którzy są już w stanie spoczynku, są wolni, nie podlegają żadnej presji, bo wiadomo, zawodu nie będą wykonywać. W związku z tym z czystym sumieniem, z pełnym doświadczeniem zawodowym będą mogli takich ocen dokonywać.
Wskazywano w toku dyskusji również na to, że rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby Krajowa Rada Sądownictwa w większym zakresie zajmowała się innymi problemami. W szczególności, jak już tutaj była mowa, a więc popularyzowaniem wiedzy prawniczej wśród sędziów w większym zakresie, a żeby również Krajowa Rada Sądownictwa analizowała postępowania dyscyplinarne. Dziś pewnie byśmy pytali dokładnie o jedną sprawę, bo ona przecież zbulwersowała całą opinię publiczną. Wtedy o to podczas posiedzenia komisji jeszcze nie pytaliśmy, bo i wiedzy na ten temat szerszej nie było. Generalnie rzecz ujmując, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła informację przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do wiadomości. Dziękuję bardzo.